Marcin Austyn, PCH24 TV. Moim gościem jest prezes Stowarzyszenia imienia Księdza Piotra Skargi, pan Sławomir Skiba. Spotykamy się przy specjalnej okoliczności. Oto 27 września przypada rocznica śmierci patrona Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi. I o tym, że wspaniałym kaznodziei chcemy troszeczkę porozmawiać. Panie prezesie. Wszyscy narzekamy troszeczkę na naszych kaznodziejów, że poruszają się po takich, powiedziałbym, dziwnych tematach, że troszeczkę infantylnie bywa na mszach świętych, gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że oto ksiądz Piotr Skarga staje przed nami, o czym usłyszelibyśmy od niego Zambony? Przede wszystkim, panie redaktorze, usłyszelibyśmy o sprawach, które dotyczą wszystkich, którymi żyjemy. Ucie... Ksiądz Skarga nie uciekał od tematów trudnych, nie uciekał od spraw społecznych, nie uciekał również od spraw tak zwanych politycznych, których, przed którymi dzisiaj no, tak wielu duchownych ucieka, mówiąc, że, że będzie to odbierane jako mieszanie się w, w politykę. Więc Ksiądz Karga, zresztą jak, jak kaznodziei, wielu kaznodziejów jezuickich, choć on na ich tle oczywiście wyróżnia się jako złotousty kaznodzieja, zwłaszcza tutaj dla nas Polaków to byłby rzeczywiście kaznodzieja żywy, kaznodzieja przemawiający do ludzi o ich sprawach, o tym czym ci ludzie żyją, ale nie stroniący również od tego, aby tych ludzi napominać zdecydowanym głosem, wzywać również tych, którzy mienią się być katolikami, politykami katolickimi, posłami katolickimi do tego, aby być wiernymi również w życiu społecznym i politycznym, również w codziennej pracy, pracy poselskiej. Więc ksiądz Skarga, wiemy, przecież oczywiście to jest najbardziej znane z jego dzieł, kazania sejmowe. Kazania sejmowe tak? Wzywanie do pokuty e, 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 to jest oczywiście też streszczenie kazań sejmowych tak naprawdę. I to byłby, to byłby ksiądz Skarga. Z pewnością byłoby o nim głośno już na pierwszym kazaniu, jak tylko by je wygłosił. Na pewno tak. Wiemy, że skargę irytowało ziewanie flegmatyckie katolików, którzy ani zimni, ani gorący. Tak, i wyrzuceni są w ogień, wedle słów pisma, mówi ksiądz Skarga. Tak, bo mówi: najszkodliwsi są katolicy bojaźliwi i małego serca, którzy się gniewem sprawiedliwym nie zapalają ku obronie czci i pana Boga. I jeszcze raz powtórzę, najszkodliwsi są katolicy, bojaźliwi i małego serca. To są ci, jak mówił, barszczykowie spraw ziemskich, którzy ani ciepli, ani, ani gorący, właśnie, ani zimni, ani gorący. No i właśnie, wyrzucenia są godni do, w ogień, wedle tego, co mówi Pismo Święte. Te słowa są bardzo takie celne i gdy spojrzymy na to, co dzieje się dzisiaj w życiu publicznym, bardzo aktualne. Tematów można by tu podać wiele, od takiej wywieszania białej flagi przez katolików, przez wszystkie tematy związane, no, szeroko mówiąc, z cywilizacją życia. No, absolutnie byłoby to dla skargi niezrozumiałe i byłoby z pewnością piętnowane postawa katolików dezerterujących z pola bitwy i pozostawiających pole dla wrogów kościoła. Bo jak mówił ksiądz skarga również do, do, do sobie współczesnych, siła wtedy mówił heretyków, siła tych, którzy sprzeciwiają się i zwalczają religię katolicką, polega na bezczynności właśnie katolików. Na tym, że, że katolicy nie podejmują żadnej aktywności. Ale napominał nie tylko świeckich, ale na wzywał również i odzywał się w kierunku y, y, duchownych, którzy, którzy są po prostu, którzy m, mogą być bierni, czy są bierni i, i patrzą biernie na to, co się dzieje. W ten sposób, oczywiście, tą sprawę Bożą, sprawą, sprawą Kości sprawę Kościoła, sprawę zbawienia dusz. Ludzki, który, jak mówi ksiądz Karga, wdawa się ksiądz w politykę, rzeczek kto wdawa się ksiądz w politykę, wdawa się i wdawać się winien, nie w rządy jej, ale aby w niej dusze ludzkie nie ginęły, aby ona sama nie stała się przyczyną yy, po prostu yy, czyjejś, czyjegoś zatracenia w piekle. Więc z tego powodu ksiądz się wdawa w politykę, żeby ratować dusze, które mogą w niej zginąć z powodu grzechów, aby ona sama nie była przyczyną potępienia dla wielu. Ale to nie jest tak, że ksiądz Skarga mówił tylko o tych sprawach bieżących, politycznych, bo przecież żywoty świętych wspaniałe jego dzieło czy kazania na niedzielę i święta i tutaj trzeba wspomnieć, że Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi wraz z portalem PCH24TV przygotowali właśnie, no, taką pierwszą serię 10 kazań, która dzięki Państwa wsparciu y, powstaje, i zachęcamy do tego, żeby wspierać y, PCH24 TV, y, przyłączyć do klubu PCH24.pl y, i dołączyć do tego wielkiego dzieła. Pierwsze kazanie już mieliśmy okazję wysłuchać przy okazji. Yy, święta Narodzenia Matki Bożej yy, 8 września. Kolejne z tych kazań yy, będzie wyemitowane 2 października, czyli mamy świętych aniołów. Yy, gdybyśmy mogli powiedzieć. W jaki sposób ksiądz Piotr Skarga w tych kazaniach właśnie na niedzielę i święta się wyrażał, jak przedstawiał tą rzeczywistość świętych, jak, jak to wszystko wyglądało? Czy, czy mamy dzisiaj we współczesnej homiletyce porównania do takich wystąpień? Ja myślę, że trudno rzeczywiście znaleźć. Oczywiście moglibyśmy się pokusić o, o, o wskazanie jakichś takich płomiennych mówców, którzy nawiązują do, do księdza skargi. Ja nie chciałbym ich wymieniać tutaj, zmieniając nazwiska i wcale nie dlatego, że yy, nie chciałbym mi robić reklamy. Przeciwnie ze względu na to, aby nie, nie przynieść im więcej szkody niż pożytku. E, no niestety mamy do czynienia dzisiaj z takimi sytuacjami, kiedy, kiedy wskazani e, kaznodzieje, e, którzy przebijają się również w mediach społecznościowych, przebijają się przez internet, zamiast e, oczekiwanego wsparcia i pochwały dostają często od swoich, e, od swoich pasterzy e, nagany na czy dezaprobatę jakąś e, dla swojej działalności, bo, e, bo o to wyróżniają się i, i rzucają się w oczy tym, że wzywają więcej wzywają innych e, swoich współbraci do, do aktywnej e, posługi, do tego, aby wpływać na życie e, społeczne i żeby ratować te dusze, które giną w, w tym wszystkim. No więc z pewnością ja bardzo się cieszę z tego i tu jesteśmy całym sercem oczywiście zaangażowani w tą, w, tą, w tą akcję propagowania kazań księdza Piotra Skargi. Zachęcam do odsłuchiwania, bo ksiądz Skarga rzeczywiście czytanie języka staropolskiego może być dla wielu żmudnym, trudnym dosyć zajęciem. Ale wysłuchanie tego w sposób żywy, bardzo taki jak, jak staramy się to robić, żeby one mogły na nowo być usłyszane, te kazania, to myślę, że jest bardzo cenna inicjatywa. Powstały też próby, czy nawet bardzo udane moim zdaniem, adaptacje czy tłumaczenia, jakby można to powiedzieć, kazań księdza Piotra Skargi z języka staropolskiego na język, na język polski. No, bardzo cenną rzeczą z pewnością był było wydanie kazań sejmowych księdza Piotra Skargi em, em, w tłumaczeniu z języka staropolskiego i komentarzami em, Roberta Kościelnego. Wydawnictwo krakowskie Biały Kruk wydało. Myślę, że warto do tego. E, e, do tych kazań zajrzeć, aby je przeczytać. I oczywiście zachęcam do tych kazań, które będziemy publikowali na, na naszych stronach, które będą, można będzie ich wysłuchać. I... Naszym widzom tutaj należy się troszeczkę parę słów wyjaśnienia, że w pierwszej takiej serii będzie przygotowanych 10 kazań, o pierwszych dwóch już wspomnieliśmy, ale to będą jeszcze z okazji 1 listopada, czyli uroczystość wszystkich świętych, dzień zaduszny, na niedzielę Adwentu, na niedzielę po Bożym Narodzeniu i na niedzielę. Wiele po trzech królach. Piękny okres nam się szykuje razem z księdzem Piotrem z Skargą. Warto to chyba wykorzystać. Ja bym jeszcze chciał zwrócić Panie Redaktorze uwagę na taką rzecz, która przy okazji tego, co dzisiaj się dzieje, z czym mamy do czynienia, mianowicie w moim przekonaniu mm, upadkiem Czci dla Najświętszego Sakramentu, czy rozpowszechnioną tą praktyką nieszczęsną. W moim przekonaniu, nie tylko nieszczęsną, to jest mało powiedziane, ale ale, ale, ale tragiczną w skutkach, praktyką przyjmowania i udzielania Komunii Świętej na rękę, chciałbym wspomnieć o tym, że nasz patron, ksiądz Piotr Skarga, był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu i założył bractwo Najświętszego Sakramentu, które właśnie zostało stworzone po to, aby bronić czci do Najświętszego Sakramentu przed atakami. Wtedy akurat przed atakami protestantów, które, którzy potrafili atakować księdza idącego z Najświętszym Sakramentem do chorych, więc członkowie Bractwa mieli obowiązek uczestniczenia w adoracjach Najświętszego Sakramentu, w procesjach, ale i również asystowali księżom idącym do, do chorych z Najświętszym Sakramentem. Myślę, że dzisiaj tej czci do Najświętszego Sakramentu, tej płomiennej wiary w obecną, realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Potrzeba nam i, i myślę, że skarga może być naszym nauczycielem, naprawdę, jak, jak powinniśmy również w tej kwestii się zachowywać. Warto tutaj na pewno sięgać, ponieważ wiemy, że to były prowadzone nawet takie badania, co prawda nie w Polsce, gdzie w którymś kraju z zachodów, że tam jest ogromny kryzys związany. Z podstawową prawdą naszej wiary, że Pan Jezus jest realnie obecny podczas Eucharystii. To przemienienie staje się rzeczywistością, a no i jest problem w pewnym momencie ze zrozumieniem tego. Pojawia się to taka, że to tylko symbol, to tylko jakiś gest, nic nieznaczący. Czego brakuje, żeby tu dojść do, do tego właściwego punktu katolickiego? Świadectwa życia, świadectwa kapłańskiego, właśnie, świadectwa szafarzy, którzy udzielają Najświętszego Sakramentu właśnie. Kapłańskiego świadectwa, najgłębszej czci do, 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 do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ukrytego pod postacią chleba i wina. Tego, aby kapłani byli konsekwentni, jeżeli, jeżeli na przykład z taką czcią i dobrze jeszcze dokonują puryfikacji puryfikacji pateny i kielicha po, po obrzędach Komunii Świętej, to ja pytam często, dlaczego w takim razie pozostawiają te ręce, na, który, na których spoczęła, spoczęło ciało Pana Jezusa bez, bez puryfikacji. Jaka jest, jaki jest w tym sens, jaka jest w tym logika? Kiedy wierzymy faktycznie, że w każdej najmniejszej cząstce obecny jest sam Pan Jezus, w każdej najmniejszej cząstce, no to wtedy dopiero no, musimy się zastanowić nad tym, jaką czcią otaczamy. I tutaj Znowu wrócę do księdza skargi, abyśmy uczyli się również od niego i tego. Wreszcie chciałbym jeszcze przy tej okazji, Panie Redaktorze, powiedzieć, żebyśmy wzmogli naszą modlitwę o, o rychłą beatyfikację księdza Piotra Skargi. Pamiętamy przecież rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Wiem, że on jest na etapie, wiemy, że on jest na etapie rzymskim w tym momencie. Czekamy na jakieś decyzje i czekamy na, na decyzję przede wszystkim o beatyfikacji księdza Piotra Skargi. No tutaj szczególnie modlitwa jest potrzebna, bo widzimy, że w związku z, z tak zwaną pandemią koronawirusa te różne procesy już przygotowane, już mające mieć finał są odwoływane, jak choćby kardynał Wyszyński, arcybiskup Fulton Sheen. Coś się dzieje niedobrego. Tym bardziej modlitwa jest potrzebna. No ja chciałbym wierzyć, że w przypadku księdza Piotra Skargi e, nie będzie żadnych innych powodów, e, znaczy w ogóle, że nie będzie żadnych przeszkód do tego, aby został e, beatyfikowany. E, jak to zostało powiedziane na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego przez e, księdza kardynała Dziwisza, e, ksiądz, kardynał, e, ksiądz Piotr Skarga czekał na, tą, na, ten, na ten czas, no, 400 lat, I, i, i mimo tego, iż w Polsce jeszcze do, do lat 80. co najmniej żywa była ta, ta troska o tą beatyfikację, Bogu niech będą dzięki za to, że, że wreszcie, no wprawdzie no, już dzieli nas od tego, od rozpoczęcia procesu, e, e, dobrych kilka lat, tak? e, ale, ale wreszcie się ono rozpoczął i mam nadzieję, że, że jednak do, do, doczekamy tego szczęśliwego e, wyniesienia księdza Piotra Skary na, na ołtarze i stanie się kolejnym patronem Polski. Szczególnie, że mówimy o naprawdę bardzo e, wartościowej osobie, bardzo pięknej postaci. Ja tu przypomnę e, słowa księdza kardynała Kakowskiego, który w 1936 roku mówił, że czym święty Paweł był dla pogan, tym ksiądz Skarga był dla Polaków. To są bardzo mocne słowa. Ładnie. Mówiono nawet o tym, że jeśli zostanie wyniesiony na ołtarze, to, to, to padały takie słowa, to niedługo, niedługo powinien być też również ogłoszony doktorem Kościoła. Więc to są, to są naprawdę, mówimy o naprawdę nietuzinkowej postaci, zaangażowanej w tak wiele rzeczy, że, aż, że można by było praktycznie jego życiorysem, myślę, jego biografią obdzielić dwóch, co najmniej, albo trzech bardzo aktywnych jezuitów z tamtego okresu. A nie jest to łatwe, ponieważ jezuici w tamtym okresie rzeczywiście należeli do, należeli do, 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 do najbardziej gorliwych, być może wtedy, bojowników, czy nawet użyję tutaj niepopularnego, tak dzisiaj u niektórych katolików otwartych, słowa kościoła walczącego, czyli tego, który zdobywa duszę i walczy, tak, tak naprawdę. Bo przecież pamiętajmy, że używano bardzo, bardzo długo, aż do Soboru Watykańskiego II, określenia kościoła walczącego. Dzisiaj mówimy o kościele pielgrzymującym, czasami e, e, już na, na, tak naprawdę nie wiemy, czy nawet, nawet tego pielgrzymującego już chyba nie używamy. E, przynajmniej ja się coraz rzadziej spotykam. Aha, tak naprawdę, e, no jezuici, ksiądz Skarga, który się wy, wy, wysuwa tutaj na, 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 na czołówkę tych wszystkich e, postaci jezuickich w Polsce e, tamtego okresu, to przedstawiciel kościoła walczącego. Myślę, że warto o księdze Skardze czytać. Warto, słuchać, warto czytać księdza Skargi. Warto czytać księdza Piotra Skargi. Warto słuchać, dlaczego namawiam, bo stwarzamy taką, myślę, znakomitą okazję. Szczególnie, że dochodzą do nas takie słuchy z ostatnich miesięcy też, że ciągle powraca ta nieszczęsna czarna legenda dotycząca księdza Piotra Skargi, że... Przewodnicy popełniają, że tak powiem, ten grzech ciężki, że opowiadając o księcu Piotrze Skardze zapominają o jego prawdziwych zasługach, a przypominają y, te, te plotki, które były rozsiewane. Absolutne latę. bzdury, one zostały już, już wielokrotnie y, i, przez, no, i przez film, który swego czasu y, przygotowaliśmy, y, Skarga y, z okazji właśnie 400. Y, rocznicy śmierci księdza Skargi. I w publikacjach zostało to i wyjaśniane, było wielokrotnie, jak bardzo absurdalną i po prostu ignorancką jest ta, ta cała czarna legenda, nie biorącą pod uwagę zwyczajnie faktów samych związanych i z samą śmiercią księdza Skargi, z pochówkiem księdza Skargi, i również z faktami z zakresu i medycyny sądowej, i samych faktów związanych z... O, z otwarciem trumny, ze, ze szczątkami księdza skargi. Naprawdę to jest bardzo długa historia, mówię już wielokrotnie, wyjaśniana. Wystarczy tylko powiedzieć naprawdę i skwitować to, żeby to włożyć między naprawdę głupie i, i, i ignoranckie bajki, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I zamiast czytać takie bajki, sięgnąć po naprawdę dobrą lekturę, po dobre słuchowisko na kanale PCH24TV. Zwłaszcza, że, że celem oczywiście już w tym chwili, w tej chwili powtarzanej przez wielokroć, przez ignorantów tej historii. Pierwotnie było po prostu skupienie uwagi właśnie na, znaczy odciągnięcie jakby uwagi od, od, od świętości księdza Piotra Skargi, od jego postawy e, heroiczności cnót w kierunku właśnie w kierunku właśnie jakiejś fałszywej opowiastki, która. Oczywiście jak każda tego typu legenda ma pozory atrakcyjności, czy staje się atrakcyjna, powielana wielokroć. Y, uznawana zostaje za jakiś, jakiś no sensacyjny. Niestety często tak się zdarza, że nawet w pięknych miastach jak Kraków y, przewodnicy sięgają po takie różne... Y, ale nie dość ładne przykłady z historii Dokładnie. tego miasta, albo zmyślone też po to tylko, żeby coś ubarwić, żeby przyciągnąć tak zainteresowanie. Naprawdę wstyd, z... pan, i państwo, którzy, którzy państwo przewodnicy, którzy powtarzają mhm. tego typu opowieści, wstyd, bo jest to dowód po prostu ich ignorancji i niewiedzy, absolutnie takiej na podstawowym poziomie. Jeśli więc chodzi o księdza Piotra skargę, zachęcamy do śledzenia naszego kanału PCH24TV. Tam ksiądz Piotr skarga w czystej postaci, w po, tym razem w postaci słuchowisk, w postaci podcastów z kazań na niedzielę i święta. Bardzo polecamy, zapraszamy do śledzenia, to naprawdę jest cenna... I słow, słowo tylko dla tych wszystkich, którzy są w Krakowie albo w okolicach Krakowa. W dniu właśnie dzisiaj śmierci, rocznicy śmierci księdza Piotra Skargi, abyśmy nawiedzali miejsce jego doczesnego spoczynku, to jest kościół świętych Piotra i Pawła w Krakowie przy ulicy Grodzkiej 52a. I abyśmy mogli, przed, i modlili się przed, przed trumną księdza Piotra Skargi, która w bocznej, po prawej stronie, wchodząc do kościoła, przed, w bocznej, prawej nawie, przed, przed kaplicą Najświętszego Sakramentu, ta trumna tam stoi, można się, można się modlić o wstawienictwo o, o księdza Piotra Skargi, sługi Bożego księdza Piotra Skargi i również o jego, o jego rychłą beatyfikację. Tak jak wielu z naszych rodaków doświadczało już łask za, za przyczyną księdza Piotra Skargi, wysłuchania próśb, tak zachęcam wszystkich, abyśmy, abyśmy się zwracali do niego i za jego przyczyną i również prosili o jego rychłą beatyfikację. A Państwu przypominam, że to upowszechnianie dokonań, dzieł Księdza Piotra Skargi jest możliwe dzięki Państwa wsparciu. Bez tego nie jesteśmy w stanie działać. Także jeśli ktoś może, prosimy nas wspierać duchowo, materialnie. Jak kto może, zachęcamy. Wszystkie szczegóły są w opisie filmu. Moim Państwa gościem był Pan Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia Imienia Księdza Piotra Skargi. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.